przyszłym roku w Afryce ma powstać nowe superpaństwo, Federacja Wschodnioafrykańska. 7 wcześniej niezależnych państw chce się zjednoczyć, aby utworzyć jedno, suwerenne superpaństwo. Byłby to największy kraj w Afryce i 7 co do wielkości na świecie. Ponadto państwo to miałoby ponad 280 milionów mieszkańców, a liczba ludności wzrosłaby do ponad 600 milionów do 2050 roku ze względu na silny wzrost liczby ludności w regionie, znacznie przekraczający USA. Mamy tu zatem do czynienia z prawdziwym megaprojektem. Ale jakie jest jego tło, czy faktycznie stanie się rzeczywistością w przyszłym roku i czy stan naprawdę odniesie sukces? Przyjrzymy się temu wszystkiemu w dzisiejszym materiale wideo. W latach 60. XX wieku, kiedy większość państw afrykańskich uzyskała niepodległość, pojawiła się idea Unii, szczególnie w regionie Afryki Wschodniej, w celu zapewnienia nowo niepodległym państwom większego wpływu na arenie międzynarodowej. Jednak w tamtym czasie projekt nie powiódł się z powodu różnic zdań między różnymi państwami. Pierwsze prawdziwe kroki zostały podjęte w 2000 roku, kiedy to trzy państwa Uganda, Kenia i Tanzania założyły wspólną organizację regionalną, Wspólnotę Wschodnioafrykańską. Celem było utworzenie unii celnej, wspólnego rynku i wspólnej waluty, a także ściślejsza współpraca na poziomie politycznym, społecznym i kulturalnym. W dłuższej perspektywie powinno to doprowadzić do federalnej konfederacji państw. Burundi i Rwanda również dołączyły w 2007 roku, a Sudan Południowy stał się kolejnym członkiem w 2016 roku. W 2013 roku członkowie po raz pierwszy zbliżyli się do wspólnego państwa, gdy spotkali się w celu wynegocjowania wspólnej konstytucji. Negocjacje nie wydawały się jednak łatwe, gdyż początkowo były wielokrotnie przekładane. Przystąpienie Sudanu Południowego w 2016 roku również zepsuło całe negocjacje, ponieważ kraj ten był wówczas w stanie wojny domowej, a granice z jego północnym sąsiadem Sudanem nie były nawet jasno określone. W 2018 roku utworzono nowy komitet, który obecnie pracuje nad wspólną konstytucją i planuje wprowadzenie wspólnej waluty w przyszłym roku. Co zaskakujące, w tym roku ogłoszono, że dr Konga również dołączy do Unii. Jest to kraj liczący 90 milionów mieszkańców i około 6 razy większy od Niemiec. Nie jest jeszcze jasne, w jakim stopniu wpłynie to na harmonogram. Jednak przystąpienie dr Konga znacznie zwiększyłoby znaczenie gospodarcze i geopolityczne tego kraju, ponieważ rozciągałby się on teraz od Oceanu Indyjskiego na wschodzie do Oceanu Atlantyckiego na zachodzie. Ponadto dr Konga posiada ogromny rezerwuar surowców, które mogłyby być teraz eksportowane zarówno do Chin na wschodzie, jak i do USA i UE na zachodzie. Ale jakie są inne plany? Proponowaną stolicą jest miasto Arusha w Tanzanii, które obecnie jest również siedzibą Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej. Stanowi ono ważny węzeł komunikacyjny między dwoma najsilniejszymi gospodarczo krajami, Kenią i Tanzanią. Planuje się wprowadzenie szylinga wschodnioafrykańskiego jako waluty, która była już walutą kolonii brytyjskich w latach 1921-1969. Państwo ma zostać założone zgodnie z zasadą federalną, podobną do niemieckiej. Następnie 7 stanów stałoby się samodzielnymi państwami federalnymi. Jednak dokładne szczegóły nie zostały jeszcze opublikowane. Rodzi to pytanie, na ile realistyczny jest ten projekt. Z jednej strony należy powiedzieć, że kraje związkowe wielokrotnie wyznaczały sobie ambitne cele, aby osiągnąć wspólną konstytucję, które jak dotąd wielokrotnie nie zostały osiągnięte. Przykładowo, konstytucja miała powstać do 2021 roku, ale negocjacje wciąż nie zostały sfinalizowane. Oczywiście nie jest łatwo znaleźć konsensus między tak wieloma różnymi państwami, a przystąpienie dr Konga z pewnością wyrzuciło kilka rzeczy z równowagi. Z drugiej strony, poczyniono już duże postępy w tworzeniu wschodnioafrykańskiej unii celnej i wspólnego rynku. Ponadto Afryka Wschodnia jest jednym z regionów o najsilniejszym wzroście gospodarczym na świecie, a ambitne cele wydają się tworzyć wolę realizacji projektów w poszczególnych krajach. W szczególności Kenia, Tanzania, Uganda i Rwanda są uważane za wschodzące narody, które mogą również pomóc bardzo biednym państwom Burundi i Sudanowi Południowemu prosperować we wspólnej organizacji i zwiększyć ogromny potencjał gospodarczy dr Konga. Nawiasem mówiąc, średni wiek superpaństwa wynosiłby 17,8 lat, co oczywiście stanowiłoby niesamowity potencjał na przyszłość. Połączenie 7 państw miałoby zatem sens i mogłoby doprowadzić do powstania silnego bloku gospodarczego i politycznego w Afryce, co drastycznie zwiększyłoby również wpływy geopolityczne regionu. Obecny harmonogram jest prawdopodobnie zbyt ambitny i wydaje się mało prawdopodobne, aby państwo powstało już w przyszłym roku. Ponadto oczywiście wciąż nie jest jasne, czy państwa mogą faktycznie uzgodnić wspólną konstytucję.
Jeśli jednak to się uda, Federacja Wschodnioafrykańska z pewnością będzie miała duży potencjał.